Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Działka w Lesie. Moi drodzy, ja tutaj stoję za naszą drewnianą toaletą, w tym powiedzmy małym zagajniczku, który sobie zostawiliśmy, bo tutaj najmniej wieje wiatr. Teraz wiatr u nas dochodzi 50-60 km na godzinę, więc to nie jest w sumie tyle co w zeszłym roku, bo dochodził do prawie 100 km na godzinę. Ale przyjechaliśmy na powiedzmy taką pozimową kontrolę. Tam za połową lutego już jesteśmy. Także nie byliśmy tutaj dobre 3,5, może 4 miesiące, bo po prostu zwyczajnie nie było po co przyjeżdżać w zimie. No i chcieliśmy zwyczajnie sprawdzić, jak tam sytuacja, czy się żadne drzewa tutaj nie powywracały. Także na razie sytuacja jest w porządku. Jak widzicie, z prawej strony sąsiedzi działali prężnie. Mocno, mocno sobie tutaj ten lasek przerzedzili. No ale mają do tego prawo wszelkie, więc tak sobie chcieli. Jak widzicie, wieje niesamowicie. Najlepiej widać na tym drzewie. Także nie posiedzimy tu zbyt długo, przyjechaliśmy tylko sprawdzić, jak tam u nas sytuacja, czy się nic nie powywracało, nie połamało przez zimę i przede wszystkim, czy nie zasypało garażu, w sensie, czy się garaż nie zawalił, bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie napadało niesamowicie dużo śniegu w zimie, bardzo, bardzo dużo blaszaków po prostu ludziom się pozawalało, więc baliśmy się, czy z naszym się nic nie stało, ale tutaj sąsiadka z tyłu mówiła, że wszystko ok, także przyjechaliśmy dopiero teraz. No i tak jak mówiła, wszystko w porządku, nic się nie działo. Natomiast moi drodzy, tutaj u sąsiadów z lewej strony, no tutaj już tak wesoło nie ma, bo niestety, ale tam te dwa drzewa, które im się złamały, to powyginały im dach na blaszaku. Także możliwe, że tam jakieś przecieki im się porobią. Tam się trochę drzew powyginało, połamało, ale ogólnie tak poza tym to nie ma tragedii. Było gorzej w poprzednich latach, teraz już jest nawet w miarę w porządku. No i to, co tutaj nas też bardzo cieszy, to to, że tutaj przed bramą w poprzednim sezonie nasypaliśmy sobie trochę ziemi, bo tutaj na samym środku przed bramą robiła się zawsze taka wielka kałuża błota, a teraz już tej kałuży nie ma, jak widzicie. O, patrzcie, co się dzieje z bramą na wietrze. Ruszają się drzwi, znaczy tam te przęsła. I tutaj zawsze była w tym miejscu taka wielka kałuża i wielkie bajoro błota. Nie można było za bardzo wjechać bez zakopywania się. A teraz dzięki temu, że troszeczkę tutaj nawieźliśmy tej ziemi, ona się już ubiła. I też kosiłem sobie już tutaj parę razy tą kosiarką. No nie ma tutaj jakby jako takiej trawy, tak? Tam mamy porównanie, jak wygląda gęsta trawa, jak wygląda takie ściernisko. Ale, moi drodzy, zobaczcie tutaj, co się dzieje. Troszeczkę gdzieś tutaj sobie taka trawka nowa wychodzi i ona też tą ziemię pozwiązywała. Dzięki temu nie mamy już tutaj błota. Także dla mnie spoko. Jestem zadowolony. No i cóż, trochę nam się tutaj zmienił z tej strony widok, jak widzicie. Bo wcześniej był las, a teraz już go nie ma. Tutaj jeszcze jest las, ale też nie na długo, bo też ta działka została już kupiona, więc prawdopodobnie będzie się coś w tym sezonie na niej działo. Tutaj naprzeciwko jeszcze te drzewa nam zostaną. Tego chyba raczej nikt nie kupi, bo tam lecą takie linie wysokiego napięcia i one lecą centralnie nad tamtą działką, więc no jest ta działka praktycznie nieużytkiem, bo nie można się budować ani nic robić pod liniami elektrycznymi. No i ten lasek też raczej zostanie, no bo jest ta sama sytuacja, tam też te linie lecą, no i ta działka też taki trochę nieużytek, więc tamten lasek i ten tutaj naprzeciwko raczej zostaną, no a ten pewnie prawdopodobnie też już się z nim pożegnamy w tym roku. No i teraz tak naprawdę nam się zrobiła działka w lesie, bo wcześniej to był las w lesie, później zrobiliśmy z niego działkę w lesie, a teraz już nam się zaraz zrobi działka na wsi. Albo gdzieś tam, nie wiem, działka nad jeziorem i tyle. Bo tutaj ten las, to widzę, że coraz bardziej uszczuplany jest. Ale na szczęście po drugiej stronie ulicy, tak jakby iść w tamtą stronę, za działkę,
to tam mamy gigantyczny park, który jest już pod ochroną i tam się nic nie będzie działo. Tam jest kilkadziesiąt hektarów, także myślę, że w porządku. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał. Zimowa kontrola zaliczona, na działce wszystko w porządku. Nawet momentami gdzieś tutaj jakieś słoneczko przebija, ale strasznie wieje i jest dosyć nieprzyjemnie. Także, moi drodzy, u nas w porządku, jak widzicie, wszystko ok, nic się nie dzieje. Także tyle ode mnie. Do następnego, czekamy na sezon, aż się zacznie, będzie trochę cieplej. Będzie można w końcu coś tutaj porobić, podłubać, podziałać. Także trzymajcie się. Pa, pa.